Na śniadanie podano na początek średniej wielkości dzban koniaku krymskiego. Po początkowych toastach i koniaku przyszedł kawior i wódka. Potem podano wędliny z białym winem. Na koniec pojawiły się małe, twarde jabłka krymskie wraz z pokaźnymi ilościami słodkiego szampana krymskiego. Ostatnim daniem była gorąca herbata podana w wysokich kubkach wraz z kieliszkami koniaku. To dopiero było śniadanie. Jak można było potem z napchanym żołądkiem podejmować logiczne i rozsądne decyzje, korzystne dla Stanów Zjednoczonych Ameryki? Elliot Roosevelt, który przyjechał ze swoim ojcem na konferencję, opowiadał, że praktycznie wszyscy byli pijani. Jak opisywał wspomniany Charles Bowen, obecny jako zastępca sekretarza stanu i tłumacz Roosevelta, cytat: Wypito 45 toastów. Chyba był trzeźwy, jeżeli zdołał je policzyć. Były to zawody dobre dla Azjatów, ale nie dla starszych pierników i domierającego Roosevelta. Na mocy jednego z porozumień, alianci zgodzili się na uznanie wszystkich jeńców rosyjskich za dezerterów i wywiezienie ich do Bolszewii. Rit cytuje brytyjskiego kapelana J. Schuttera, jednego z 400 jeńców z dezorganizowanego niemieckiego obozu jenieckiego. Przedzierali się do zbliżających się aliantów. Cytat. Całe rzesze rozlokowały się na wschodnim brzegu rzeki Muldy. Dla dziesiątek tysięcy uchodźców, których mijaliśmy, był to kres wędrówki. Mulda była uzgodnioną linią, na której Amerykanie się zatrzymywali, czekając na nadejście Rosjan. Amerykanie pozwalali na przejście rzeki jedynie niemieckim żołnierzom i jeńcom. Od czasu do czasu jakiś zdesperowany sowiecki nieszczęśnik usiłował zmieszać się z uprzywilejowaną grupą w próżnej nadziei ujścia przed furią nadchodzących Rosjan. Aby przeszkodzić takim incydentom i odstraszyć innych, na zachodnim brzegu rzeki odzywał się czasem trzask karabinów maszynowych, stanowiących groźne ostrzeżenie dla usiłujących przekroczyć rzekę. A była to Rzeka Życia. Katrin Hill z Kalifornii w latach 1945-1951 pełniła funkcję wicedyrektora obozu uchodźców w Wildflecken w Bawarii, zarządzanego przez słynną organizację UNRA. We wspomnieniach pisała: Cytat. Lona była to jej koleżanka. Przydzielona została do obozu na południu. W czasie, gdy na mocy porozumień jałtańskich odsyłano z niego do Rosji uchodźców rosyjskich, przeważnie jeńców wojennych, opisywała, jak rosyjscy jeńcy podcinali sobie żyły u rąk, rozbierali i wieszali się. Nawet po zabraniu im wszystkich ostrych przedmiotów, znajdowali sposób, aby się zabić. Nie mogę pojąć, jak Stalin zdołał wmówić w czerwc i Roosevelta że Niemcy nie brali do niewoli jeńców rosyjskich, a jedynie deserterów. Po wojnie obowiązywała w USA ochrona sowieckich agentów usytuowanych na szczytach władzy. Pierwszym skandalem było tuż po wojnie ujawnienie sowieckiej siatki szpiegowskiej w Kanadzie. Pewien Rosjanin, z narażeniem życia, ujawnił rządowi Kanady szpiegowską siatkę w administracji państwowej. Ujawnienie tego przed opinią publiczną było sprytną zagrywką Mackenzie Kinga. Przekonany o prawdziwości relacji owego Rosjanina, w nawiasie Igora Guzenki, nakazał poinformować o tym prezydenta Trumana, następcę Roosevelta, a także brytyjskiego premiera Clementa Attlee. Tak dochodzimy do roli Algera Hisa. W tym czasie były już dokumenty ujawnione przez skruszonego komunistę, skruszonego w cudzysłowie, Witakera Chambersa, który przygwoździł swego byłego wspólnika Hisa tymi dokumentami. Pisaliśmy o tym w poprzednim tomie. Tu warto przypomnieć, że szpiegowskie dokumenty obciążające Hisa. Chambers zadziuplował, zadziuplował w cudzysłowie, w nieczynnym kanale windy w Nowym Jorku. Musiał to uczynić na swoją przyszłą obronę. Po jego zeznaniach w sądzie, kiedy jeszcze nie ujawnił tych dokumentów, His podał go do sądu za oszczerstwo. Szpiegowska zdrada Hisa była dotąd wyciszana na szczytach Departamentu Stanu aż przez sześć lat, a Truman publicznie wyszedzał histerię rzekomego sowieckiego szpiegostwa. Wreszcie Chambers wydobył dokumenty, zdemaskował i ośmieszył wszystkich, włącznie z trzema kolejnymi prezydentami. W rezultacie procesu HISA ruszyła lawina kolejnych afer szpiegowskich. Wskazywały one na opanowanie przez hazarskich Azjatów wszystkich szczebli amerykańskiej administracji. Sześć lat po ostrzeżeniu premiera Atli Anglia wciąż nie mogła się odważyć na akcję przeciwko azjatyckim szpiegom. Aż nagle, w 1951 roku, znikło dwóch dyplomatów Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Od początku wiadomo było, że zwiali do Moskwy w obawie przed zdemaskowaniem, jakie przedtem spotkało HISA. Przez cztery kolejne rządy brytyjskie, zarówno konserwatywne, jak i socjalistyczne, odmawiały udzielania o nich informacji, pozwalając sobie na szydercze oświadczenie, że sprawa jest przedmiotem drobiazgowego dochodzenia. Wreszcie w 1955 roku. Brytyjskie MEZ oświadczyło, że ci dwaj z biedzy są nadal podejrzani o przekazywanie tajnych wiadomości rządowi sowieckiemu już od roku 1949. Brytyjczyków zmusiło do tego oświadczenie pozostania na zachodzie kolejnego skruszonego Rosjanina, skruszonego w cudzysłowie. Sławnego potem Władimira Pietrowa. Ujawnił. Że tamci dwaj Brytyjczycy grasowali przez 20 lat jako sowieccy agenci na Uniwersytecie w Cambridge. W nawiasie, zgodnie z metodami ustalonymi przez Iluminatów, Weissputa i protokoły, gdzie kładziono nacisk na werbowanie nieostrożnych młodzieńców w cudzysłowie nieostrożnych młodzieńców co stanowiło także kopię sprawy Hisa. Natychmiast potem tych dwóch pokazano publicznie w Moskwie. Byli to. Borges i McLean. Potem jeszcze lawina szpiegowskich rewelacji objęła również Austrię, ze skutkami podobnymi jak w Kanadzie 10 lat przedtem. Kilkadziesiąt lat później w USA wydano grubą księgę o sowieckim szpiegostwie pod tytułem The Venona Secret. Jest tam wymieniony jeden z czołowych agentów hazarskich, polskojęzyczny Bolesław Gebert ojciec naszego, w cudzysłowie naszego, Dawida Warszawskiego. A teraz znów Gerberta. His został zdemaskowany już w 1939 roku przez kolegę uniwersyteckiego Chambersa z przyłączeniem się Stalina do wspólnego z Hitlerem ataku na Polskę. Przez lata ignorowano jego zdanie, a chłubiono Hisa. Jak już wiemy, na konferencji w Jałcie był Hopkins, a z nim His, skromnie ukryty wśród urzędników amerykańskich. Według Chambersa, absolutnie najlepszego znawcy tych kretów, to nie His i nawet nie Hopkins grali pierwsze skrzypce w orkiestrze Narodowej Zdrady, tylko Harry Dexter White. Reed ujął jego nazwisko w cudzysłów, bowiem do czasu napisania jego książki nikt nie wiedział i nie wie do dziś. Jakie jest jego prawdziwe nazwisko? Nikt nie widział świadectwa jego urodzenia, nikt nie znał jego pochodzenia. W 1934 roku przyjęto go do pracy w Ministerstwie Finansów i natychmiast zaczął iść w górę jak rakieta. Już po Pearl Harbor powierzono mu wyłączność w decydowaniu w sprawach Ministerstwa Finansów w zakresie stosunków międzynarodowych. Przez cały ten czas Dexter White był człowiekiem znikąd. Dowody jego agenturalnej roboty przedstawiono Rooseveltowi, ale on stale im nie wierzył. Jak zapewniał Chambers, pierwsze supertajne dokumenty Ministerstwa Finansów, Chambers otrzymał w nawiasie, jeszcze jako komunistyczny agent, w celu przekazania ich rezydującym w USA agentom sowieckim, właśnie od White'a. Już w 1935 roku. Po zawarciu paktu Ribbentrop-Mołotow, o którym tajne służby amerykańskie dowiedziały się niemal natychmiast od swoich azjatyckich współbraci. Chambers zbuntował się po wybuchu wojny i ujawnił informacje o Hisie i White'cie. Wtedy jeszcze nikt mu nie wierzył, więc zdziuplował je na lepsze czasy. Żadna agencja rządowa nie chciała nawet na nie spojrzeć, pisał Rit. Już w 1941 roku Chambers był przesłuchiwany przez FBI i podał wtedy nazwiska Hisa i White'a. Bez reakcji. Rola White'a w manewrowaniu USA w wojnę była nie do przecenienia. Ujawniają to po latach dwa autorytety naukowe: Harwardzki profesor William Langer i autor książki Niewypowiedziana wojna. Everett Greenson wykazali, że White był autorem ultimatum amerykańskiego z 26 listopada, które, cytat: Wmanewrowało Japonię do oddania pierwszego strzału w Pearl Harbor, jak to określił sekretarz stanu Stimson. Podobną rolę odegrał White po wojnie. Jemu właśnie powszechnie przypisuje się autorstwo planu Marszala. Wniosek końcowy musi być następujący. Polityka amerykańska była formowana nie przez Departament Stanu czy Ministerstwo Wojny, nie pod osobistym nadzorem prezydentów, tylko przez Ministerstwo Finansów, a w nim przez ministra White'a. Rolę White'a uwypukla się zbyt gorliwie, aby zdjąć część odpowiedzialności z członka rządu Henry'ego Morgenthau'a juniora. To on mianował White'a to Morgenthau podpisał projekt ultimatum do Japonii w listopadzie 1941 roku. Mózgiem tej operacji byli obaj, White i Morgenthau, ale ze wskazaniem na White'a jako głównego rozgrywającego. Prezydent Roosevelt jedynie recytował ich formułki, ogłaszał je jako stanowisko USA na oficjalnych spotkaniach aliantów. Wyjaśnijmy, iż chodziło wtedy o plan Marszala. Rozszarpanie Niemiec na prowincje, o zniszczenie przemysłu, zatopienie kopalń, o sprowadzenie pokonanych Niemiec do roli pastwiska dla KUS. Tak określił te plany inny asystent Ministerstwa Finansów Fred Schmidt w 1947 roku. Według jego relacji projekt zaorania Niemiec zaorania w cudzysłowie. Został przedstawiony na konferencji 7 sierpnia 1944 roku w kwaterze generała Marszala, gdzie na południu Anglii, w nawiasie przy obecności Schmidta, z udziałem generała Eisenhowera, Morgenthau Jr. i Dextera White'a, sami Żydzi, w chwili, gdy White poruszył sprawę powojennych Niemiec, generał Eisenhower wprawdzie chciał poprawić ich sytuację, poprawić w cudzysłowie, ale dodał że cała ludność Niemiec to synteza paranoi. W trzecim tomie Hazarskiej dziczy dowiedzieliśmy się, że Eisenhower i gang projektu Manhattan, w nawiasie bomby atomowej, robił co mógł, aby zdążyć z wyprodukowaniem bomby atomowej i poczęstować nią to paranoiczne społeczeństwo Niemiec. Z gotowym planem Marszala Eisenhower pojechał do Londynu, aby zyskać dla niego poparcie Churchilla i Edena. Następnie powrócił do Ameryki i przedłożył go Rooseveltowi. Departament Stanu nadal nic o planie nie wiedział. Roosevelt zgłosił do planu pewne drobne zastrzeżenia, zdegustowany barbarzyństwem tego planu. Powołał nawet komisję dla rewizji tego planu. Weszli do niej Morgentau, przedstawiciele Ministerstwa Wojny i sekretarz stanu i wojny. Plan wywoła burzę w tym zespole. Spotkał się z ostrym atakiem Hula i Stimsona. Tak się dziwnie złożyło, że kiedy Roosevelt poleciał do Ottawy na spotkanie z Churchillem, to zabrał ze sobą Morgenthau, a ich oponenci zostali w domu. Zdziwiło to Churchilla, ale grzecznie podpisał plan. Tak oto podpisano pokój, pokój w cudzysłowie, oparty na talmudycznej zemście. Potem skłamali, że nie zdawali sobie sprawy z tego, co podpisali. Churchill żałował swojego podpisu, żałował w cudzysłowie, a rzekomo podpisał go jako memorandum o charakterze wewnętrznym, w dodatku nie czytając jego treści. Opinia publiczna została nakarmiona kłamstwem, że plan został zaniechany po wykryciu tych połomyłek Churchilla i Roosevelta. Rzeczywiście, kopalnie niemieckie nie zostały zalane. Fabryki nie zostały wysadzone w powietrze. Bo podczas dywanowych nalotów na Niemcy dziwnym trafem nietknięte zostały fabryki IG Farben i inne, należące do tzw. Amerykanów. Fatalne w skutkach było rozszarpanie Niemiec na dwie połówki, i w rzeczywistości całej Europy na dwa Euroagry, bez rozróżniania wrogów i przyjaciół, jak na przykład Polski, Czechosłowacji etc. Polskim żołnierzom nie pozwolono nawet na udział w londyńskiej Paradzie Zwycięstwa, w nawiasie zwłaszcza lotnikom, choć wzięli w niej udział Kanadyjczycy, Australijczycy, Hindusi, etc. Cienie żydowskich łotrów – Barucha, Hopkinsa, Hisa i White'a – padają do dziś na Europę i geopolitykę. His został przewodniczącym pierwszej międzynarodowej konferencji w sprawie powołania organizacji narodów zjednoczonych. His przewodniczył konferencji w Bretton Woods. Miała ona charakter monetarny. Powołano tam Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Globalne żydowskie gangi do terroryzowania pożyczkami suwerennych państw. Odpowiedzialnym za ten zamach na finanse narodów i państw był sowiecki agent Dexter White. W 1946 roku, przed kolejną nominacją White'a przez prezydenta Trumana, FBI już kategorycznie ostrzegały prezydenta o agenturalnej roli White'a. Ostrzegano kilkakrotnie, za każdym razem bez skutku. Po drugiej nominacji White'a, szef FBI Edgard Hoover, wystosował do prezydenta oficjalne pismo, w którym ostrzegał. Że ten agent sowiecki uzyska decydujący głos w umowach międzynarodowych. Na przekór opinii szefa FBI, White został zatwierdzony w maju 1946 roku. Ten dywersyjny szwindel Żydów amerykańsko-sowieckich został zdemaskowany dopiero w 1953 roku, w nawiasie prawie po ośmiu latach, przez ministra sprawiedliwości Herberta Braunella. W styczniu 1947 roku, wobec zbliżającego się ujawnienia roli House'a, White popełnił samobójstwo. Przed samobójstwem, w cudzysłowie samobójstwo, początkowo zaprzeczał zarzutom komisji do badania działalności antyamerykańskiej. Potem jednak za kulisowo został skonfrontowany z dowodami i trzy dni potem popełnił samobójstwo. Oczywiście samobójstwo w cudzysłowie. Pochowano go w obrządku żydowskim. Sekcji zwłok nie dokonano. Bo i po co? Banalne samobójstwo polityka niesłusznie dręczonego przesłuchaniami. W styczniu 1955 roku Komitet Bezpieczeństwa Wewnętrznego wystawił Hisowi i White'owi następującą laurkę. Cytat. 1. Alerck His i Harry Dexter White Wraz ze swoimi komunistycznymi wspólnikami, usadowionymi w rządzie podczas II wojny światowej i w latach następnych, władzą pozwalającą im na wywieranie decydującego wpływu na politykę amerykańską i politykę organizacji międzynarodowych. 2. Posiadali władzę pozwalającą im na wywieranie poważnego wpływu w powoływaniu Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej agent. 3. Władza ich nie ograniczała się do oficjalnie przydzielonych im zadań. Przejawiała się też w łatwym dostępie i możliwości wpływu na najwyższe czynniki, a także w możliwościach przekazywania lub zatrzymywania informacji stanowiących podstawę do podejmowania decyzji przez ich zwierzchników. 4. His, White. I wielu ich kolegów mających wpływ na kształtowanie zagranicznej polityki amerykańskiej i polityki organizacji międzynarodowych w tym krytycznym czasie, zostało zdemaskowanych jako tajni agenci komunistyczni. Zamiast pomstować na Hisa i White'a, media amerykańskie amerykańskie w cudzysłowie rozpętały historyczną nagonkę na Whittakera Chambersa. Dziesięć lat później podobną nagonkę rozpętały na senatora Józefa Makartiego. Dla ogłupienia motłochu ukuli obelżywy epitet Makartyzm. Niekończące się powielanie tego zwrotu uczyniło z Makartiego osobnika chorego na szpiegomanię. Doprowadzili do tego, że Makartyzm i on sam został potępiony w oficjalnym dokumencie Senatu w 1954 roku. W roku 1952, po raz pierwszy od 20 lat, kandydat Republikanów został prezydentem głównie dlatego, że zobowiązał się do gruntownego oczyszczenia rządu i kongresu z agentury sowieckiej. Dwa lata później, już jako prezydent Eisenhower dał do zrozumienia, że nie popiera metod senatora McCarthy'ego. Tym samym aprobował absurdalną uchwałę senatu o potępieniu McCarthy'ego. Na co nalegał amerykański Komitet Żydowski. A przecież senator McCarthy nie domagał się niczego innego, jak zwalczania agentury komunistycznej na szczytach władzy i administracji. Natychmiast potem senator zniknął ze sceny politycznej, ale zwrot McCarthyzm długo obowiązywał jako uniwersalny synonim szpiegomanii. O tym, jak układało się w praktyce zwalczanie komunizmu i syjonizmu w Ameryce następnych dziesięcioleci, poucza dramatyczny życiorys Eustazego Mulinsa. Czytając ten reszczowiec, pamiętamy, że działo się to w najbardziej demokratycznym państwie świata, gdzie m.in. wolność wypowiedzi podniesiono do rangi świętości zwieńczonej koroną demokracji. Koniec rozdziału czwartego. Rozdział piąty jest zatytułowany: Talmudyczny terror i triumfalizm. Ciekawi mnie, czy usłyszeliście, że zmieniłem mikrofon. Zapomniałem jeszcze dodać: że dziś, pod plikiem w opisie, będą linki do ściągnięcia wszystkich dotychczas nagranych odcinków Hazarskiej Dziczy.